Oto teren rezerwatu Popówka koło Mionczyna. Ponad 50 hektarów ziemi przeznaczonej na ochronę susła perełkowanego. Suseł jest pod ścisłą ochroną i rzadko występuje w Polsce. Tutaj w ostatnich 20 latach populacja susła perełkowanego znacznie się powiększyła. Widzisz tu jakiegoś susła? Pewnie jest gdzieś w tej trawie. Za tym ogrodzeniem rośnie bujna trawa i na pierwszy rzut oka wszystko wygląda ok. Problem w tym, że susły najbezpieczniej czują się tam, gdzie prowadzony jest wypas zwierząt. Niska trawa pozwala im w porę dostrzec zagrożenie i uciec do nory w przypadku ataku ptaków drapieżnych, lisów, łasic, tchórzy czy kotów. W tym roku nie pojawiła się tu jeszcze żadna krowa. Trawa nie była ani razu koszona. Pytanie dlaczego? Czyżby administrator rezerwatu zaspał jak suseł? Halo, halo, słychać nas? Susły dawno już się obudziły i opuszczają ten teren. A po drodze, zanim znajdą sobie inne miejsce, staną się pożywieniem dla drapieżników. Okoliczni mieszkańcy widują te zwierzęta poza rezerwatem, niestety coraz częściej martwe. Będziemy monitorować ten teren. Historia rezerwatu Hubale koło Zamościa nie może się powtórzyć. Tam tak zwana ochrona kolonii susła perełkowanego doprowadziła do jego migracji i wyginięcia. Krowy, krowy. Gdzie te krowy? Rok temu tu były.